14 września 1309 roku Malborski Zamek został obrany nową siedzibą Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. Od tamtego momentu przez najbliższe 150 lat twierdza w Malborku została okrzyknięta stolicą oraz uległa wysokiej rozbudowie. Wraz z Wielkim Mistrzem przybyło dużo braci zakonnych, co wymagało przebudowy istniejącego kompleksu. Dokonano znacznej rozbudowy kościoła zamkowego, powołania Najświętszej Marii Panny, pod nim umieszczając kaplicę Świętej Anny, przeznaczoną na miejsce pochówku wielkich mistrzów. W wyniku przegranej wojny 13-letniej i zawarcia pokoju w Toruniu w 1466 roku, siedziba wielkiego mistrza została przeniesiona do Królewca.